No powiem Wam, że ja naprawdę rewelacja. Bardzo się cieszę, że mam to szczęście, że mogłam zagrać w wielu produkcjach, tak? Zagrałam nie tylko w parę dokumentach, gram dalej, ale zagrałam również w filmach kinowych, w filmach fabularnych, w parafabułach. Oczywiście w filmach kinowych miałam epizody. Grałam u Agnieszki Holland, grałam u Janka Komasy w Mieście 44. O tym wszystkim Wam powiem w kolejnych odcinkach. Ale do czego zmierzam w tym odcinku? Chciałabym Wam powiedzieć, jaka jest różnica między graniem w teatrze, w filmie, a w serialu. Akurat mam to szczęście, że też mogłam spróbować swoich sił na deskach teatru. Zagrałam 3 spektakle, zagrałam Anhedonię, zagrałam Terroryzm i zagrałam Zabawę, Mrożka. Niesamowite przeżycie, jeśli chodzi o teatr. Dla mnie to było w ogóle coś nowego. 6 lat grałam w różnych serialach telewizyjnych. Po 6 latach zdecydowałam się spróbować swoich sił na deskach teatru i powiem Wam, że jest naprawdę zupełnie, zupełnie inaczej. Oczywiście były próby, no i przyszła pierwsza, pierw były takie, wiadomo, czytanie, scenariusze, omawianie i w ogóle roli. No i przyszła pierwsza próba taka, gdzie już mieliśmy mówić swoje teksty, tak? Powiem Wam, że umiałam tekst na pamięć, umiałam, naprawdę umiałam, ale jak stanęłam na scenie, na tej próbie i miałam powiedzieć ten tekst, to po prostu wszystko zapomniałam od razu. No, normalnie zapomniałam wszystkiego. O wszystkim. Całego tekstu zapomniałam, musieli mi podrzucać. Oczywiście później, już jak się przyzwyczaiłam do sceny, do tego grania na żywo, to już zupełnie inaczej to idzie. Zupełnie jest inaczej jak w filmie. Później wychodzisz na scenę, grasz spektakl i tutaj już nie ma dubli. Tutaj już po prostu nie szyjesz, tylko trzymasz się tego tekstu, tak? Nikt ci nie powie teraz to. Tak jak na przykład jest w filmach, jak jest przed kamerą, jak jest w paradokumentach czy w filmach fabularnych, że po prostu stop i reżyser mówi tak, było dobrze, ale może być jeszcze lepiej, dubelek. I tych dubli nawet może być 10, 15, 20. Naprawdę, czasami jest tylko jeden, czasami są dwa. To wszystko zależy od reżysera, jak on to widzi, co on chce z Was wyciągnąć. No a teatr rzeczywiście rządzi się swoimi prawami. I powiem szczerze, że jeżeli ktoś nie spróbował jeszcze swoich sił w teatrze, to zachęcam Was. Zachęcam Was, bo teatr rozwija, cudownie rozwija pamięć. Tak jak powiedziałam, tam nie ma szycia. Tam to wszystko jest takie prawdziwe. Jesteście na scenie i po prostu jesteście w roli. Kocham to bardzo. Ale jakby ktoś się na przykład mnie zapytał, powiedziałby do mnie tak, słuchaj, masz tutaj główną rolę w serialu, serial będzie u tasiemcem i w ogóle, tak? I masz główną rolę w teatrze. Wybieraj, masz do wyboru to albo to. Szczerze, ja wybrałabym kamerę, bo ja bardziej lubię, czuję się, bardziej kocham kamerę niż deski teatru. Aczkolwiek nie powiem, że w teatrze nie lubię. Ale jakbym miała wybrać, wybrałabym kamerę. Wybrałabym serial. Kochani, do zobaczenia. Trzymajcie się.